Jessica, gratulacje za awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Wygrywacie 5-1. No, patrząc na Waszą przygodę, na wysokie wyniki, można powiedzieć, że forma jest równa, stabilna i bardzo wysoka. Bardzo dziękuję za gratulacje. Myślę, że od początku było widać, że dominowałyśmy w tym spotkaniu, natomiast to przeciwnik strzelił pierwszą bramkę, ale myślę, że jakoś nas to nie wyprowadziło z równowagi, bo wiedziałyśmy, że to jest kwestia czasu, aż wyjdziemy na prowadzenie. Patrząc na jakość piłkarską, na to, jak prowadziłyście grę, tak jak wspomniałeś, nawet ta pierwsza bramka stracona chyba nie wybiła Was. Nie, myślę, że nie. Też porozmawiałyśmy w szatni, wiedziałyśmy, co chcemy grać, jaki mamy plan na to spotkanie. Przede wszystkim byliśmy dzisiaj skuteczne i myślę, że to też pokazałyśmy, to potwierdza wyniki i z tego się cieszymy. Też fajna historia Emilii Binkowskiej, która weszła na cień tuż przed końcem i zdobyła bramkę rzutu karnego, bo dla niej to duży zastrzyk pewności siebie. Tak, myślę, że musi łapać teraz pewność siebie po kontuzji. Myślę, że wszystkie się razem z nią cieszyłyśmy. Podbiegłam do niej i się zaśmiałam, że miałam już łzy w oczach, więc myślę, że już cała drużyna jest z nią. Patrząc na Wasze to przygotowania do rundy wiosennej, można powiedzieć, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Tak, myślę, że bardzo solidnie przepracowałyśmy ten okres przygotowawczy. Teraz już gdzieś na pewno będziemy schodzić z tych obciążeń i wchodzimy w taki okres startowy, przygotujemy się do pierwszego meczu ligowego. Dzięki. Jest! Brawo!